Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj odwiedzimy jeden ze wspaniałych dworów angielskich. Dwór Tudorów w Avonbury jest pomnikiem architektonicznych i kulturowych zmian na przestrzeni wieków. Powstał w XVI wieku na miejscu wcześniejszych budowli klasztornych. Jednak został znacznie zmieniony w ostatnich latach. Obecnie jest własnością National Trust, lecz prywatni właściciele także otworzyli część domu dla zwiedzających. Został wybudowany pomiędzy 1555 a 1580 rokiem. Dzięki wykopaliskom wskazują, że wcześniej istniał klasztor w tym samym miejscu. Prawdopodobnie pochodzący z XII wieku, klasztor ten należał do opactwa świętego Jerzego de Beauchil w Normandii. Ostatni mnich opuścił klasztor w 1379 roku. W 1411 roku ziemie klasztorne znalazły się w rękach Poranagai College, ale po rozwiązaniu kolegium przeniesiono je gdzie indziej. Następnie ziemie zostały przydane Sir Williamowi Sherringtonowi, który zburzył budynki klasztorne, pozostawiając jedynie mały domek na miejscu. 10 lat później nieruchomość została zakupiona przez Williama Dunch, bogatego dworzanina i audytora Mennicy Królewskiej. Dunch prawdopodobnie całkowicie przebudował wcześniejszy dom na dwór, który stoi do dziś. Został rozbudowany w 1601 roku przez Sir Jamesa i Lady Deborah Mervyn, których inicjały zostały wyryte na pięknie zdobionym ganku. Great Hall został przebudowany w stylu gregoriańskim przez Richarda Holford w 1740 roku. Komnata ta ostatecznie stała się sypialnią królowej Anny. Prawdopodobne jest, że królowa Anna odwiedzała Avonbury, więc nazwa jest więcej niż ceremonialna. Ostatecznie zmiany domu nastąpiły we wczesnych latach 20. ubiegłego wieku, kiedy pułkownik Leopold i Lady Nora Jenner wdali bibliotekę i wspaniałe ogrody z oczkami wodnymi. Oczywiście dwór jest nawiedzony. Podam tylko kilka z nich. Sir John Stowell z Closterstown. Sir John pojawia się w ulubionym pokoju zwaną sypialnią kawaliera. Można go dostrzec, patrząc na południowe okno, które wychodzi na ogród. Niektórzy mówią, że jego przybycie jest często poprzedzone wonnym zapachem róż i podczas jego manifestacji świadkowie odczuwają intensywny smutek. Niektórzy nie są nawet w stanie przekroczyć progu tego pokoju. Sypialnia Tudorów, która została wybudowana w latach 1580-1600. Zamieszkuje złośliwy duch o niezidentyfikowanej tożsamości. Ogrody Avonbury. Ulubione miejsce spacerów Białej Damy. Nie jest ona groźna, lecz zazwyczaj lubi klepać mężczyzn. Nie wiem dlaczego. Stajnie. W stajniach pojawia się często widmowy kot. Według historii został on żywcem zamurowany podczas plagi szkodników jako strażnik. Było to często praktykowane. Mnich. Tego ducha spacerującego można zobaczyć w kuchni, małym salonie, ogrodzie i na wschodzie cmentarza świętego Jakuba. Jest on niegroźnym duchem, po prostu daje znać, ja tu jestem i tyle. Chłopiec na cmentarzu. Jest to dosyć ciekawy duch. Pojawia się na cmentarzu, ubrany zgodnie z modą z czasów wiktoriańskich. Jego pojawienie zazwyczaj oznajmia ciążę znajdującej się tam kobiety. Jest to bardzo dziwne, ale zarazem ciekawe. To by było na wszystko. Zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!